Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam za jakąś taką ładną bryczką, ona mają Gieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Krzysztof, pozdrawiamy z Morza Czarnego. Takie piękności mamy. Cześć Romeczku, pozdrowienka ode mnie i od Arka, czyli Bartka Zemiak Miłość, pasjonaci aut, czyli Marcin, Arek, pozdrawiam pasjonaty aut, czyli ciebie Romeczku. No i wiesz, jakbyś tam wyrwał jakąś furkę z Niemiec, jakby tam Niemiec mocno płakał i udało ci się ją ściągnąć do Polski, to pozdrowienie. Hej. Cześć Marynki, pozdrawiam cię, ja Irek Siły z Łomia. Mam nadzieję, że do Berlina do siebie przyjadę w Na razie, cześć. Panie Krzysztofie, w ramach rekompensaty za to, że tyle razy pan mnie pozdrawiał, pozdrawiamy również Marcin z M, z aktorką. Z M, również z M, z inną Subarą. Pozdrawiamy i powodzenia. Powodzenia. Dzień dobry. Wiem, nie poznajecie mnie w ogóle. Jestem kompletnie odmieniony. To jest moje trzecie ja, moje czwarte oblicze. Kurtka. Wiem. Kto w zeszłym roku śledził moje filmy całą zimę, całą jesień, całą wiosnę, wie, że ta kurtka, takie to marki była, Divers chyba, przejeździła ze mną zacne niemieckie place regularnie. Tutaj ma takie boczki nie do doprania, nawet pralni chemicznej nie puściło. Taka wyświetlana Franca. Otóż był protest widzu kolejnego już. Panie Zaremski, pan cały czas albo na żółto w tej kurtce pedalskiej, albo na czarno w tej kurtce puchowej, której pan się pocisz jak stara Franca. Zatem zakładam czerwoną, która brudziła kurtkę. Budziła, jak brudziła. Budziła regularne kontrowersje zeszłoroczne. Nazywana była mocno pedalską totalnie. Ale mało tego, kto nie śledził, temu zaraz nakreślę. Ludkowie moi... To mi rozmazało szybę w tiko. Kto nie śledził... Miałem meldunki z całej Polski, dosłownie z całej, w której galerii handlowej te kurtki wyszły już, które się pojawiły na nowo. Kto kupił z synem? Łódź, Olsztyn, pamiętam, zdjęcia z dzieciakami. Bardzo mi było fajnie, że kupowaliście kurtki tego koloru w tym deseniu, a Kuba z B-klasy Mercedesa do dzisiaj w niej chodzi ma jak nową. Chyba tylko do skarbówki w tym jeździ z podatkami i do kościoła. I na siłownię, bo zaczął chodzić z Kubaniutki. Zatem chciałem wam powiedzieć, że nie mieszczę się, ale mam takie na głowę. Kuźwa, nie mieszczę się, ty czekaj, może jakoś się tu skrócę. Święta idą, elf wbił mi się w głowę. 5 zeta za sztukę, dobra, nabyłem. Nabyłem kilka różnych rodzajów, zatem w ten świąteczny, przedświąteczny tydzień będę nadawał z takimi czapkami i chwilowo, bo jest niewygodnie, muszę je... Zdejmę, bo się nie mieszczę pod sufitce, kuźwa. I o czym to mówiłem? Mówiłem o tym, że idą święta. Święta to nasz czas szczególny. Kuźwa, ty nie puszczą mnie. To chujory. Przepraszam, się uzewnętrzniłem. I nikt nie puści. Może jakiś widzu jedzie. Jest widzu w ciężarówce, zawsze mnie puszcza z Kubany. Ktoś? 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 No, ktoś? Tak wymuszam. Jest! Golf piątka. Szczęść bo... Salam alejkum po katolicku. I awaryjny. Bang, bang. Bardzo przyjemna atmosfera. Zostałem puszczony. Nie tam, że w maliny. Otóż, pytacie, jak są czynne święta w okresie świątecznym, międzysylwestrowym? Jak jest czynne u opalonych? Jak jeździmy? Czynne jest przeróżnie, ale jedziemy. Jutro jest 17, to pewnie już filmik poleci ho, ho, ho po tym. Natomiast jedziemy 20 w piątek. I proszę ja was, jedziemy 27 tuż po świętach.
I tam jakieś ostatnie miejsca do zapisania się są. Nie ma tego wiele, ale upchniemy szwagra, ciotkę i cioteczną matkę ze strony babki. Co tam pani w tych szminkach grzebie? W tej Astrze. A kupejka! Berton może jakiś. Sytuacja dla mnie bardzo wesoła, bo jest przede mną, pewnie przed wami również, ostatnie najgorszych 5 dni w roku. Pod pewnym oczywiście względem. A jaki to wzgląd? Otóż mówię. Ja na to czekam całą zawsze jesień. Czekam. Otóż od niedzieli następnej, od 22, zaczyna przybywać dnia co minutkę, codziennie minutkę więcej jest dnia, czyli dłuższy. Za 30 dni, 30 minut dłuższy dzień i bomba! I to jest ten czas, że najgorszy czas przeżyliśmy. Ostatnie 5 dni teraz przed nami. Damy radę, ma być nie najgorzej temperaturowo. Szkoda, że na święta kuźwa nie prognozują znowu śniegu. Którąś tam zimę z rzędu już niestety. Także święta bez śniegu są takie smutne, błotniste. Klucze ptaków takie potężne? Ale co, ptaki wracają w grudniu, czy? Ależ klucze. Oj, Laguna Hopie, takie poprzek stawanie, patrzcie. To opie okan dupę rozczać, jak mówią Hiszpanie. Dobra, skupmy się na autach. Bo już 7:20. Skupmy się na autach, bo robota leci. W tym tygodniu oddaję widzom, którzy kupili sobie auta wcześniej niż ja na niemieckich, bo czasami jest tak, że po prostu nie ma towaru. Znaczy towar jest, ale nie jest taki, jak ja bym wybrał. Wiecie, to ma być fajne. To ma być cycuś malineczka. Widzowie gdzieś tam wybrali sobie wcześniej tematy, a zaliczki oddaję. Przede wszystkim oddaję panu z RAV4, który kupił już miesiąc. Znowu ta sama Laguna wbija się na mój pas. Ale po co pan tak? Po co pan lewy przedtem stanął pod skosie, teraz prawy? Wystarczy awaryjnymi, że podziękowanie, że wpuściłem. Nic takiego. A pan wciąż mruga w prawo. Że skręcił, zjechał na pas, a jednak wciąż mruga. Dziwny to kierowca. Trzeba uważać na taki. Bardzo. Mruga w prawo, a jedzie prosto. To lubię najbardziej. Obtrąbić czy co? Jak mówią Hiszpanie, srać to. Każdy ma swój krzyż z kierunkowskazem do niesienia. I o czym to mówiłem? Aha, widzowie, szukałem od stycznia, śledziliście, podobnie jak i ja śledziłem sam temat zakupowania RAV4 Toyoty około 5 roku do pewnej kwoty, nawet nie małej. Dwudziowej, dwulitrowej benzyny, ni chujeńki nie było ani sztuki, żeby była ładna. Było ze 4 sztuki, może było, ale w stanie były po leśnikach, po rolnikach i prawdopodobnie po rzeźnikach. Rzeźnik to jest taki facet, który na przykład świnkę zabija i włozi jej zwłoki 2 tygodnie w tym aucie i później oddaje na plac do sprzedaży. I dlatego te auta mi się nie podobały szczególnie mocno, bo były strasznie udupcone, umordowane. Widzu kupił, przeszczęśliwy. Chciałem podziękować raz czwórce. Pędziu, mam przekazać na dzieciaki kasiorkę. Gratuluję. Pańska kasa się nie zmarnuje. Dziękuję uprzejmie. Oddaję również za Astra 1.4 Turbo, bo widzę znalazł wcześniej, gdzieś tam się pojawiło na wypasie fajnym, pieniądzu niemałym, ale jednak dobry rocznik, dobry wypas to musi kosztować. Podobnie jak u Niemca. Auto na wypasie w roczniku musi kosztować. To tam jeszcze? A! 180-konne Mondeo też się kupiło w Polsce. Mam nadzieję, że według wymagań i życzeń, o które ja trafiłem zawsze, kuźwa, albo była. Było 180 koni, była panorama, były LEDy, było Sony, DVD, 3TT, 3TT, pełny wypas. Był fotel, kuźwa, ale nie był w prądzie, ty. Fotel ręcznie regulowany w takim aucie. Co za misiek zamawia sobie w salonie auto z ręcznym fotelem przy wypasie maksymalnym, jeszcze mocy 180 koni. Albo znalazłem białą, szklany dach, ja pierdzielę, jaka wypaśna. Kapało złotem i platyną, prawie jak w klamki w ZUS-ie złotem. Taka wypaśna. Wysyłam widzu zdjęcia. Pamiętna sytuacja. Cena znakomita. 800 euro taniej niż zaplanowano. Już witamy się z gąską. Widzę, już całuję klameczkę w auteczku. Ja już mówię, zaliczkę będę niósł natychmiast. Okazuje się, że skrzynia kuźwa manualna, a widzu jakby
Do manualnych czuję wstręt. Czuję wstręt i kropka. Siemandero Grażyna, byś to ładnie załatwiła z tym zjazdem. Czuję wstręt do manualnych, bo lubi mieć w życiu odrobinę luksusu. Poplułem się, poplułem was, przepraszam serdeczności. Ty kurde! I gitara, szkoda, bo 180 nawet się żadną nie przejechałem tam kuźwa na jazdę próbną, a depnąłbym serdecznie po pedale. Czyjeż to Porsche tu jest, cholera? Chwileczkę. Blacha poznańska, czyli stawiam na leasing bankowy. No nie, nie bankowy, od mafii leasinguję. No dobra. Gdyby ktoś z was jeszcze chciał sobie pociągnąć po temacie, to chłopaki są u nas na hali. U mnie za ścianą. Widzimy się 14 marca. Wbijamy. Ała, wyłącz się. No, to tyle chciałem powiedzieć na dzisiaj. I atakujemy, żyjemy, bo pięknie jest. Idę sprawdzę, jak tam nam się uzbierała przez nockę kasiorka na chłopaków, na których robiłem pomoc. Część jeszcze na YouTubach nie weszła, ale to jest wszystko kwestią chwil, minut i godzin. Pozdrówki 600 dla was, cześć. Tak, kontakt z widzami trwa, rzucamy okiem po kolei. Damian Eiros, odświeżamy. Damian jest wczorajszy, jeszcze nie wpadło nic na YouTube'a, tylko na razie mam linka na fejsie. Damian jest gościem na wózku, jak pamiętam. Dajesz gościu, o, zniknął mi. 2900 zł było na wczoraj, czekajcie. O, 3000 stówka poszła przez noc. Bez cudów, ale Damian, patrzcie jaki gość. Patrzcie na gościa z Lipowej, jak pamiętam. To jest znajomy od mojego widza, znajomy znajomych od znajomych, syn od znajomych. Od widza, któremu nie kupiłem, kuźwa, felek i biski. Okej, okay, próbujemy dalej, działamy. Także dzieciaki i dorośli. Jasiek, ostatnia akcja. Na Jaśka idzie, patrzcie jak ciśnie. A tu trzeba na Jaśka 2 600 000. Kurde, kwota potężna. Jasiek to jest gość bez jedynek. Pamięć moja jest jaka? Jest znakomita. Tu nie ma dwóch. Jaśkowski, zacnie imię nosisz, także walczymy. Kogo tu jeszcze mamy ten tydzień? Dobra, to wszyscy. Także panowie, panie, na Damian Eiros trzeba zarzucić. Zobaczmy, co się urodziło po naszej wczorajszej wpłacie. O! Taremski zarzucił stówę. A widzę z Limanowej. Krzysztof, ja cię znam, zdaje się chyba. A jak nie znam, to znam, poznam. Każde 5 zł pomaga. Próbujemy, działamy, walczymy, bo 150 tysięcy to można zebrać, wiecie, w 15 minut, kurde. Na Facebooku pojawił się mój kolega Kuba Krebok z synem, na którego w ciągu tygodnia uzbieraliśmy, świat uzbierał, 1 milion złotych polskich. 1 milion złotych uzbierane na operację syna. Czekajcie, teraz wyłączę, poszukam tego pogrzebie. Mam chłopaków. Bruno już jest, tata, jak widać, chyba szpitalnie. Coś tu było opisane. Operacja potrwa 4 do 6 godzin. Pierwsze podejście. Cały świat śledzi. Barry White. Dobra, kolejny temat. Kto tam jeszcze był w tematyce naszej facebookowej? Zaraz zbadamy z pomocą. Kto to tam był? Czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Już wiem, przecież mój siłacz Maciek Laszczak, trener crossfitu, jest po drugiej operacji. Jakie ludzie mają profile i zdjęcia fajne? Po drugiej operacji, chwileczkę, przetransportowany do kliniki. Aha, dobra, do Krakowa. Po drugiej operacji jest zarzucony do Krakowa na intensywną rehabilitację. Poprawia się stan. Okej. Okay. Czyli Macio wraca. 200 uzbieraliście, nawet Brubelek tu jest. Hanslikus, Barogórny. Ekipa, którą znam. Kto mi tu dzwoni? Robotę robię. Pokazuję, jak ludzie pomagają ludziom. Hello, dobra, odzwaniam. A czy odbieram? Ha! Dzisiaj mamy turniej na Uniwersytecie Śląskim. Filia w Cieszynie. To są chyba coś akademicy sztuk pięknych są, bo mamy taką wystawę. Jest również grecki osioł. Nieco nad stan obładowany skubaniec.
Albo osioł świętego Mikołaja z prezentami. Skrzydło do dyspleców. Cycki nie wiem czyje. Samego Ebaby. Piękna okolica, powiem wam. Studium praktyczne na języku obcych w Mieście Śląskim. Katowicach, dobra. Wojsko duże, 8 drużyn, nie ma żartów. Przemawia właśnie prezes. Ładnie ubrany nawet. Pierwszy mecz Syrena ogłasza 2-0 dla naszych, także korespondent Szaranowicz mówi tutaj do was z Górki. Pierwsze koty za płoty. 14 minut trwa jedna połowa. Młodzieńców lat 8. 11 rocznik, hej. Ekip jest dużo oczywiście, jak wiadomo. Rozgrywki trwają, a najlepsi jedzą ciastka. Spierdziela ciastkożerca. Czy są szanse na medal? Chyba, że weźmiemy wsparcie od chłopaków z Aikido. Od Seagala, Stevena. Rozgrywki tam, a tu obiekt, powiem wam, na Usiu fajny. Filia w Cieszynie. Trybuny, to coś się na tej 25 może dziać czasami. Dzwonię po 252, Krysia Michałowa dzwoni. Zamówienie. Magazyn pełny towaru. Nie wiemy co robić dalej. Nikt nie odbiera. To jest szaleści. Póki matki domu nie ma, dawaj. A słabizna, poprawka. Dawaj, dawaj, dawaj gościu, nie ma czasu. Bo przyjdzie, będzie koniec zabawy. A dupa, musisz, ciężkie dupsko powiedzie. Musisz się przemóc, Gienek. Jest idealnie, to 3 razy sztuka. Tak jest mistrz. I żeby nie było, bo wczoraj jak był turniej piłki nożnej, zabrakło mi... Zabrakło mi baterii. Co robi tata, co robi tata, co robi tata? Tadam, tidi, bubum, trr, 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 trr. Jest. I... Wczorajszy medal wygląda następująco. I tak dalej, i tak dalej. Medale złote z judo, jakby ktoś nie wierzył, to... Zresztą nam znowu. Srebrne tylko 2. Nożna, bank. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Polecam taki na Allegro. Chyba szukają mnie. Pamiętacie, jak lądały samochody bez zagłówków? Ja tam jednego pokażę. Bez zagłówków było tak. Chociaż coś tu za ciemno mamy. A jest, haha, czadersko. Bez zagłówków było tak. Te czasy. I to wszystko było zgodne z przepisami, sobie wyobraźcie. Na czarny blaster czaderski taki. Trudno kolor ocenić, bo jest to chyba pistacja. Lecimy dalej. Teraz dwa naraz. Dobra. Bo to u nas powstał w mieście Ireksio. Dawaj uszy. Dawaj ucho. Dawaj drugie. Przykładka hot doga. Takie mamy uszy jak coś. Gdzieś mamy, słyszałem. Czekaj, daj mi sekundeczkę. I u nas powstał Bolek i Lolek, których tu widzę, cwaniaczków. Dajcie szansę, może jakoś pojeżdżę jeszcze w tym. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, la 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 la. Jakoś tam się jedzie, tylko strasznie muszę siedzieć pośladkami na siedzeniu do przodu. A wiecie, są święta, elf, bądźcie zadowoleni, bądźcie szczęśliwi, nie mówcie dzieciom, że Mikołaj nie istnieje, powtarzam. Nie psujcie im dzieciństwo, nie burzcie magii świąt. Kto wam tam przynosi prezenty? Na przykład przynosi pod choinkę przynosi prezenty aniołek. Dajcie cynk, kto wam tam w Poznańskim, czy Gwiazdor, czy może Mikołaj, a u nas był Mikołaj na przykład 6 grudnia, czyli w Mikołajki. Bo jakżeż Mikołajki może przynosić prezenty Gwiazdor? Co to są gwiazdożajki? czy tam dziadko mrozomajki?
hajki. Dobra, ściągam, bo mi strasznie niewygodnie, muszę iść troszkę wyżej. Jezus Mario. Ale fajnie, polecam w netto, 5 zyla. Na jutro przygotowałem inną koncepcję. Na jutro nie przygotuję nic, bo jestem w Niemcach. Szajse! Dziękuję za telefony. Właśnie. A sobota do południa to jesteście do zastrzelenia, moi widzowie. A jestem głupi, że odbierałem. Byłem na turnieju piłki nożnej. Gdzieś tam jakieś 3 sekundy. Baterie 52%, rano mam o 8, myślę sobie, dociągnę spokojnie, w sobotę mało kto dzwoni. Jak się kuźwa rozdzwoniliście, bo idziecie tropem takim, że skoro w poniedziałek Zaremski mówi, że dzwoni tysiące ludzi, bo w weekendy jest zakaz i zapisują się, pytają, różne rzeczy zlecają i to się po prostu, kurtka powiem wam, pedarska, ale fajna. Taka trochę obcisła, nie wiem, może w cycu poszedłem, a może w mułach. Muły to wiecie. Buła, klucha, czyli biceps. Taki wiecie. Dwugłowy mięsień ramienia. Pani księgowa. I nie jest to księgowa mafii. Zapewniam. I to dzwonili ci spryciarze, którzy mówią o tym, mówią sobie, myślą, że Zaremski mówi, że poniedziałki dzwonią ci sprytni, szybko zapisują się rano na wyjazdy, na zlecenia, fufu, zaliczki, akcja, co się dzieje. A my sobie zadzwonimy przez weekend. I tamtych z poniedziałku zwyczajnie wyprze co? Wyprzedzimy! I tak też było, kuźba, tym razem. Toście powyprzedzali, a teściową wyrzuciłem. Mogę złożyć kanapę? Też nie strzeliło do końca. I co chciałem powiedzieć ważnego? Kuźba, bateria. 48, 32, 22, 13. Ekipa Zaremskiego Jana. Dostaje się do półfinału w piłkę nożną na 8 drużyn kopaną. Dostaje się do finału, a ja już od 40 minut nie mam baterii. I nie będziecie mieli relacji. Jeden mecz z mistrzuniami był na rzuty karne. Panowie, rzuty karne to nie są żarty u 8-latków. To są dramaty. Poprzeczki, słupki, łzy, targanie włosów z głowy. Natomiast zobaczycie puchar zdobyty. Bo tym razem, za każdym razem ktoś z drużyny bierze, ktoś inny z drużyny bierze ten puchar zdobyty, jak ktoś tam zdobędą. Tym razem jest u nas w chacie. Jakoś na Zaremskiego padło. Dobra, wszystkiego dobrego, aniołeczki. Jutro Niemcy. 20 Niemcy, 27 Niemcy. Call me now, jak ktoś coś chce bardzo szybko. Załatwimy sprawę tematycznie. 2,70 euro funta na tureckim przedmieściu Alanit, Antalis, ratatata, gdzieś tam w Krzokach. Po 5 zł w netto. Byliśmy wczoraj na święta na Starówce u nas. Przepięknie, ludzi mnóstwo, straganów, ja pierdziele. Radna wywalczyła, żeby zamiast 3 dni tradycyjnych ten kiermasz trwał całe 7 dni. Do przyszłego weekendu, bang! Pierwszy raz zobaczymy, jak tam to radna wywalczyła, dlaczego i po co i tak się to wszystko układa. Patrzę, co tu fajnego jeszcze mam, żeby zepsuć. A nic. Raczej nic. Nabyłem. Jutro na libańskie nie biorę, bo jutro ma być cieplej. Najlepszego dla was, widzimy się niebawem. Gdyby jakaś akcja pomóc na święta, zdążymy jeszcze coś zapodać. Pozdróweczki 600, cześć. Bardzo, bo akurat. Piaseczko, ty się nazywasz? Prawe, lewe, prawe, lewe. I tak tu w domku cały czas te święta nam trwają. Oczywiście wiadomo, o co chodzi. Witają. Oczywiście mnie witają, mnie. Dołącz do nich. Klub. A ja szukam kibelka, bo wzrosło mi ogromnie ciśnienie. Przepraszam państwa.